Cześć, z tej strony Koćpak Peluka. Pokażę wam moją całą kolekcję kołpaków w Anglii. Jutro już wracam do Polski, więc pokażę wam moją kolekcję kołpaków w Anglii. Te pudła, te kołpaki trzymam w garażu. Ale pierw wam pokażę kołpaki w moim pokoju. W skrzyni trzymam dekielki i dwa kołpaki, więc tu mamy kołpaka od Vauxhalla. Cavalier, to jest Vauxhall Cavalier. Austin Montego. I dekielki. Dwa dekielki od samochodu mojej mamy. Dała mi je, powiedziała, że mogę sobie wziąć, więc se wziąłem. To są od Citroena C3. Potem mamy dekielek od Fiata 500X. Taki duży znaczek od Vauxhalla. Fajny. Dekielek od Seata, kupiłem go. Dekielek od Forda K, kupiłem go. Dekielek od Volkswagena Transportera. Dekielek od Fiata Bravo. Znaczek od Vauxhalla dostałem od innego kolekcjonera. I taki znaczek od kołpaka. Od Nissana. Taki dekielek od Peugeota. I jeszcze wam coś pokażę. W tej szufladzie trzymam dwa dekielki od Peugeota Partnera. I w tej też trzymam dwa dekielki od Peugeota Partnera i jeszcze taką maskę. Peugeot Partner. I właśnie to jest od tego. No, fajne takie. Dostałem te cztery dekielki od brata, który ma Peugeota 205. Nie, on ma Peugeota 207 i mu odpadł kołpak, więc ściągnął te wszystkie kołpaki, te trzy kołpaki, które miał i kupił te dekielki od Peugeota Partnera. Ale to nie są dobre dekielki, nie pasują mu, więc nie wiedział, co z nimi zrobić, więc powiedział mi, że jak znajdę kołpaka od Peugeota 207, to mi da te cztery dekielki, więc mu dałem kołpaka od Peugeota 207 i mi dał te cztery dekielki od Peugeota Partnera. Jeszcze tu mam kołpaka od Nissana, którego niedawno znalazłem. Bardzo fajny, to jest Nissan Sendra albo Primera. No, bardzo ładny. Dobra, to teraz wam pokażę kołpaki w ogrodzie moim. Jeszcze przy okazji pokażę wam znaczki mojego brata. Tu ma znaczki. No. Dobra, no to zacznijmy od tych tu. Trzymam je w garażu. Pokażę wam. No. Dobra. Dobra, mamy tu Suzuki Swift. Nissan Micra. Ford Fiesta. Skoda Fabia. To była chyba moja pierwsza taka Fabia już. Już nie pamiętam. Tak, to była moja pierwsza taka Fabia. W pięknym stanie, naprawdę, w pięknym. Mitsubishi Colt. Mitsubishi Colt, tak. Rover 25. To był mój pierwszy kołpak od Rovera. I Chevrolet Matiz, kupiłem go. I następne pudło. Mercedes
A150 lub A160. Znalazłem go, jak jechałem do kościoła. Peugeot 206, w Polsce go znalazłem. No i on jest taki tu wduszony, taki dziwny, nie? Wduszony taki. Jak go znalazłem, to wtedy nie wiedziałem, jaki to jest, ale to jest Peugeot 206. Renault Clio. Ford Transit. To był mój pierwszy kołpak od Forda Transita. Zawsze chciałem takiego. Jak jechałem z Polski, znalazłem go w Anglii. Ford Fiesta, to był mój pierwszy kołpak od Forda Fiesty. Ford Transit z tymi kropkami tu, a ten nie ma tych kropek. A te są takie rzadsze chyba. Bez tych kropek. I Skoda Fabia. I teraz przechodzimy do kołpaków w mojej starej wannie, w której się kąpałem, jak byłem mały. Trzymam kołpaki teraz w niej. Dobra, to teraz mamy... To jest Nissan Micra. Volkswagen Lupo. Bardzo mi się te kołpaki podobają. Volkswagen Lupo. Uniwersalny, taki do Peugeotów. Nie wiem, czemu go jeszcze mam, bo nie wiem, czy go wyrzucić, czy nie. 14. Chyba go wyrzucę. Uni taki. Tu pisze Clio. Znalazłem go w Polsce. Przywiozłem z Polski. Uni. I okropny, uniwersalny kosmos. Albo nie, cosmos. No, ale się mówi kosmos. Nie wiem, czy go zniszczyć, czy nie. Uni, znalazłem go w Polsce. Toyota Yaris. W okropnym stanie. Uni Citroen. Uni Citroen, okropny. Nie będę go trzymał. O, tak. Bardzo mi się te kołpaki podobają. Houston. Tak, bardzo mi się podobają. Bardzo fajne. Richmond, angielskie... To jest uniwersalny angielski. W Polsce ich nie ma, więc je zawsze zbieram. Ford Fiesta. Przejechany kołpak od Fiata 500. Kurde, to był mój pierwszy kołpak od Fiata 500 i bardzo chcę takiego całego, bo nie mam takiego całego. Dobra, i teraz przechodzimy do tych. To są chyba moje najlepsze kołpaki tutaj w Anglii. Więc za... Dobra, to jest kołpak w pięknym stanie. Naprawdę, w bardzo dobrym stanie, od Forda Transita. Znalazłem go na autostradzie z tatą i dwa znalazłem na autostradzie. Ten był niedaleko. Dobra, sorry, bo brat był. Dobra, znalazłem te dwa kołpaki na autostradzie. Nie były tak koło siebie, ale nie były daleko, nie? Ten jest trochę taki... No, ten jest taki bardziej brudny. Ten jest, no, bardziej brudny. A ten jest czystszy. Taki fajny. Znalazłem je na autostradzie, bardzo piękne. Nie były daleko od siebie. I potem mamy piękny kołpak od Citroena Berlingo. Ten był też na autostradzie, już nie pamiętam. Ten był albo przy tym, albo przy tym, albo był... Po prostu pamiętam, że ten kołpak był przy z jednych tych kołpaków od Transita. No, Citroen Berlingo. Mini One. Znalazłem go na rondzie z tatą. Mini One. I...
kołpak od Vauxhalla Astry. Te są strasznie popularne w Anglii, ale ten jest w pięknym stanie. No, naprawdę w pięknym. Wszystkie zaczepy są, wszystko jest piękny. No i dobra, to były kołpaki w pudłach i zrobię część drugą i pokażę te kołpaki. Okej, okay? Dobra.